I tutaj, jeżeli chodzi o synagogę, więc Szmuel Herzberg, który żył, no, wyrastał z tej tradycji, napisał tak w tym wstępie do swojej tej księgi o synagodze. Wszędzie tam, gdzie osiedlali się Żydzi, w jakimkolwiek kraju i miejscu swojej wędrówki w diasporze, pierwszą ich czynnością było uzyskanie u lokalnej władzy skrawka miejsca na wystawienie domu wspólnych zgromadzeń, czyli synagogi, oraz zabezpieczenie koniecznych praw do jej funkcjonowania. Beit Knesset, czyli synagoga, czyli dom zgromadzeń, stanowiła twierdzę ich religii, osobliwego ducha, całości i narodowości. I tutaj właśnie mówi jeszcze tak. Beit Knesset, czyli synagoga, nie nazywała się jak kiedyś w czasach Pisma Świętego pierwsza świątynia domem modlitwy. Nie był to Beit Tfila, ani domem pańskim, Beit Adonai, ani domem Bożym. W tamtych czasach Żydzi byli narodem w swoim kraju i nie było potrzeby istnienia miejsc zgromadzeń i jednoczenia się we wspólnocie, ponieważ ich kraj stanowił jedność. Istniała potrzeba posiadania jedynie świętych domów, gdzie Żydzi zbliżali się do Boga i zanosili modlitwy. Ale w diasporze pośród obcych narodów zostali uprowadzeni, wtedy się opamiętali, jak zostali uprowadzeni do Babilonu, rządzonych przez swoich władców, Żydzi ulegli asymilacji. Z tego powodu musiały istnieć takie miejsca wspólnych zgromadzeń, gdzie mogli się zjednoczyć, podtrzymywać razem poprzez wspólną publiczną modlitwę i naukę. I tak powstały synagogi na wygnaniu w Babilonie. Powstały synagogi, czyli jako miejsca zgromadzeń Żydów, gdzie ich uczono, nauczyciele uczyli ich jakby zachowywać swoje zwyczaje i religię. Dlatego Talmud wielokrotnie stawia wyżej modlitwę wspólnotową. Na przykład Bóg nie wysłucha modlitwy, chyba że będzie zanoszona w synagodę przez 10 Żydów modlących się razem. Wtedy jest z nimi Boża obecność. To Talmud. Skąd wiadomo, że Bóg nie pogardza modlitwą wielu zgromadzonych? Ponieważ zostało powiedziane, oto Bóg nie odrzuca potężnych. Synagoga była przeznaczona nie tylko na modlitwy, a także na studiowanie Tory, także jako miejsce wychowania narodu, poprzez głoszenie kazań, kształtowanie moralności i dobrych cech. Żydzi zachowywali szabaty, święta i tak dalej. I teraz tak, i bardzo ciekawie potem Herford, angielski duchowny mówi, angielski już, mówi w swoim dziele Prusische Identum. To, co wynaleziono po raz pierwszy, połączenie w synagodze modlitwy z czytaniem i nauczaniem, doprowadziło do wykształcenia się jednej z podstawowych cech duchowej natury ludzi. A to, jak się okazało, miało pozytywny wpływ na przyszły rozwój ludzkości we wszystkich czasach. Zauważa także, na ile mi wiadomo, w całej historii nie było jeszcze formy modlitwy zbiorowej, aż do czasu ustanowienia synagogi. Do tego czasu służba Boża odbywała się w świątyni albo w miejscach świętych i polegała na składaniu darów albo ofiary, zawsze za pośrednictwem kapłana, czemu towarzyszyła przypisana modlitwa. Tak było również w świątyni jerozolimskiej, przez cały czas jej istnienia. Ale synagoga miała na celu coś innego. Jej idea była dwojaka. Synagoga stanowiła miejsce zbiorowej służby Bożej i była domem nauki. Ze wszystkich urządzeń, jakie ludzie dawniej wynaleźli, synagoga ma najdłuższą historię. Mam przeświadczenie, pisze ten teolog angielski, że wiara chrześcijańska przejęła od Żydów ideę organizowania tego także u siebie. I jest później coś innego, jest Beit Midrasz. I tutaj ja myślę, my potocznie mówimy, że synagogi były w Białymstoku, ale to były nie synagogi, to były Beit Midrasze. Rzeczą wartą podkreślenia, napisze dalej Herzberg, że w naszej żydowskiej mowie nazywa się synagogą tylko ze względu na jej zadanie nauczania, stosując do niej termin szul, Beit Midrasz zaś nazwą odnoszącą się do odprawiania w niej modlitw. I później w Babilonie już upowszechniło się czytanie Tory, nauczanie, ale to zaczęto budować, tworzyć oddzielne Beit Midrasze, przeznaczone do studiowania, zjednoczone z synagogami, a męcy nauczali. Ja śpię, lecz serce me czuwa, z pieśni nad pieśniami. Ja śpię w świątyni, a moje serce czuwa w synagogach i Beit Midraszach. Pieśń nad pieśniami mówi, murem jestem ja, a pierśnie me są basztami. To są synagogi i Beit Midrasze Babilonu.
Ty jesteś naszym mieszkaniem we wszystkich pokoleniach. To są synagogi i Beit Midrasze, tłumaczą tego. Jak zobaczyliśmy, na tych przytoczonych przykładach Beit Midrasze były oddzielne i przeznaczone tylko do studiowania, a synagogi tylko do modlitwy. Jednak w późniejszym okresie zaczęto łączyć w Beit Midrasach studiowanie z modlitwą. Jak jest napisane w traktacie Berachot, rzekł Rabbi Awej, z początku studiowałem w domu, a modliłem się w synagodze. Jednak gdy usłyszałem, co powiedział Reb Chaim Ber Ami w imieniu Najwyższego, że od dnia, w którym została zburzona świątynia jerozolimska, Najwyższy pochwalony on nie miał już miejsca na swoim świecie, jak tylko pośród czterech bram halachy, czyli prawa tradycyjnego, talmudycznego. Nie modlę się już odtąd w żadnym innym miejscu, jak tylko tam, gdzie studiuję. Rabbi Ami, Rabbi Asi, chociaż mieli 13 synagog w Twerii, nie modlili się gdzie indziej, tylko w miejscu, gdzie studiowali święte księgi. I tak Herbert to kończy. Z tego powodu Beit Midrasze zyskały przewagę we wszystkich gminach żydowskich. Beit Midrasze występowały w dużej mierze podczas gdy synagoga jedna była tylko w gminie jedna, tak jak jedna wielka synagoga. Gdy Beit Midrasze modlili się, studiowali szanowani ważni członkowie gminy, w synagodze modlili się przeważnie masy żydowskie. Hasydzi zastąpili później Beit Midrasze sztiblami i odnosili się do synagogi bardziej jeszcze negatywnie niż reszta uczonych Żydów, przeciwników hasydyzmu Misnagdim. O takie właśnie synagogi. I tę synagogę taką dla wybranych swoich mogli zbudować cytronowie.